opuścić tę klatkę, bo tam miejsca dla niego po prostu już nie ma. Dobrze, że nie wpadnie po całym, będąc w klatce. Panie i panowie, co tutaj się wydarzy? Spokojny Jaca, skoncentrowany Ark. I za moment rozpoczynamy ten pojedynek. Tylko czekamy na sygnał sędziego Piotra Jarosza i ruszamy w bój. Czekamy na łoskie, czekamy na ciosy. Oni zrobią krok i będą przy sobie. Czy sędzia zdąży uciec przed ciosami? Ładuje się cały czas Jaca Murański. I uwaga, jest sygnał! Zaczynamy! Historia pisze się! Mocne kobiecie na kolanach! Oj, zacznij spokojnie! Jaca Murański kobiet w kolano! Tańcula, mocne ciosy, trafia prawy! Ale wuje, kładek jest w Jacy! Jaca chce obalać! Zainkasował dużo ciosów! Wow. Ale przestał to! Dobry początek! Tańcula, wygrywa są ciosy! Lecie, Jacek, nie! Mój młody Jacek! Lecie, patrzcie! Jaca Murański! Widzicie, co się dzieje! Co za wytrzymałość Jacka! Murański dostał tyle ciosów, jak on stoi! I śmieje się w twarz tańculi! To jest jedyne prawo! To jest wytrzymałość rodziny Murańskiej! Jacek też ma twardą głowę! Co to się dzieje? Kiedy Murański zacznie bić te legendarne łokcie? Ogromna przewaga tańculi! Jacek niewiele robi! Front! Stop! Odejdź! Co się stało? Sędzia przerywa. Kopnięcie na krocze. Ale Tańcula nie dostał z tego, co mówię. Chwila przerwa i właśnie jedziemy. Ale Arek też musi pamiętać, jak wyglądał ten pojedynek z młodym Muranem, kiedy zmęczył się nawałnicą ciosów. Tak, czy państwo to widzą, że Jacek Murański się ciągle śmieje? On ciągle się śmieje! Ale tych ciosów rozstaje! Przyjął naprawdę już dużo! Zwróćmy uwagę, stary Muran w ogóle nie atakuje żadnymi ciosami na twarz. On wszystko przyjmuje, on chce zmęczyć Arka, to widać. On tylko kopie fronty i fronty na kolana. No nie jest to chyba najlepsza taktyka, inkasować takie bomby na twarz. Ale słuchaj, w nim jest moje wpady, my tego nie rozumiemy. To jest ta kraina, której nie mamy pojęcia. 52-letni Jacek Murański stoi 20 strzałów i on ciągle się bije. Jest rozwalony, jest zakrwawiony, ale on się śmieje. Co tu się dzieje? Ostatnie 15 sekund, ale stopik w Argo Arenie, ale Szarek ma wsparcie. Tutaj duch władek po stronie Jacy Murańskiego, ale na 7000 gardeł krzyczy Arek Tańcula. Ja nie mogę wciąż uwierzyć w to, ile razy Tańcula trafił, a Muran ciągle stoi. Tańcula wygrywa tę rundę po prostu tak mocno, że już nie da się bardziej, a mimo to Jacek wyjdzie do drugiej rundy. My chcemy więcej walk w klatce rzymskiej. Już ma tę nogę okopaną, też szyby groźną. Jacek Murański zainkasował bardzo dużo niskich kopnięć poza tymi mocnymi uderzeniami na głowę. I jedziemy, druga runda. Fronty na kolano, które są w stanie zniszczyć kolano, zniszczyć staw kolanowy, podzrywać ścięgna. Tutaj próbuje obalić Muran, ale tutaj Jacek już świetnie odpowiedział. Był łokieć ze strony Tańculi, jeszcze nie z Murana. Te kopnięcia są naprawdę groźne, one nieraz kontuzjowały. Ostatnio w UFC jeden z zawodników musiał przerwać przez tą walkę. Ale jest waleczny Jacek Murański, jest waleczny! Zero gardy u Murana. Jego gardą jest głowa. On blokuje ciosy twarzą. No i też te niskie kopnięcia, z których korzysta konsekwentnie Arek Tańcula. Ale prawie dużo trafia Arek. Świetna walka w wykonaniu Tańculi, ale ciężej oddycha, coraz bardziej trafia. I niskie kopnięcia konsekwentnie, potem ponowienie akcji rękoma, zakrwawiona twarz Jacy Murańskiego. Ale oni nic sobie nie robią teraz. Jacek Murański ma w kliczu Tańcule. Ta walka trwa, ja nie mogę w tym wierzyć, że ona tyle trwa. Próbuję teraz obalić Tańcula, ale chyba zobaczy siatki i sędzia. Tutaj każe mu się podnieść, tak, przerywa Piotr Jarosz. Złamanie zasad. Podnosi się Jacek Murański. Będzie odjęty punkt błyskawicznie, jeśli chodzi o Jacę Murańskiego. Tak jest, nie było tutaj żadnych wątpliwości. Tak jest, przy próbie sprowadzenia lewą ręką podpierał się siatki. Zwrócona wcześniej uwaga, nie puścił tej siatki Jacek Murański. Odjęty punkt, konsekwentnie robił swoje Piotr Jarosz. Musiał odjąć ten punkt na kartach punktowych. Wracamy do pozycji wyjściowej. Mieliśmy narożnik. Dobrze, rąk zawodników, tak więc to Jaca Murański, oprócz tego, że ma rozproszone pół twarzy, ma jeszcze minusowy punkt. Arek Tańcula zrobił wszystko fair play i zdecydowanie wygrywa na ten moment.
pozycja na dół, na dupę proszę usiąść. Jacek chce sobie poprawić tę pozycję. Jacek Murański próbuje powrócić od razu na nogi, ale musi siedzieć na pośladkach, właśnie tak jak teraz. Wznowienie tej walki, odtworzenie pozycji. Jest to siadzie, nie, pogadzie! Mamy łapcie, które chciał sam Jacek Murański. Właśnie to zrobił, kopnięcie na krocze, ale kontrolujemy ten pojedynek. Sędzia powiedział, że nie było. Tutaj cały czas te fronty na kolano, a Arek Tańcula znowu wychodzi z bombami. O, i leży, leży Murański, gdzie skończy do Tańcula, nie! I teraz, teraz w parterze przewagę ma Jacek Murański. Co się dzieje? Pięknie wstaje Tańcula. Mati Murański po prostu strzeleje. Po nogi schodzi teraz Arek. Opala Jacka Murańskiego. Zaczyna wstawać po dziadce. Może damy posłuchać, jak krzyczy Mateusz w narożniku. Posłuchajmy. Wstawaj! Wstawaj! Dobrze! Dobrze! Co za emocje? Czy będzie gilotyna? Tutaj chwycił Arek Tańcula. Czyżby próbuje udusić Jacka Murańskiego? Oj, jest wpięta ta gilotyna. Szuka miejsca pod brodą Jacka Murańskiego. Jak przeżył do tej pory wszystko. Nie łap siatki, panie Jacku! Tak, i piękne obalenie w wykonaniu Tańculi. 55 sekund. Dla osób, które pierwszy raz oglądają ten MMA, nie oglądały konferencji i ważenia, ludzie mogą być w ogromnym szoku. Ale to jest to, o czym słuchaliśmy od miesięcy. To jest świat, o którym nie mamy pojęcia. To jest świat, którego nie znaliśmy. To jest uniwersum, które chcieliśmy poznać i dzisiaj poznajemy w pełnej krasie. Zobaczcie minę Jacka Murańskiego, który ma minę, jakby chciał urwać tą głowę. Ale ma uchwyconą głowę, ma uchwyconą głowę Tańculi. Stop, czekaliśmy na te ciosy, było ugryzienie ze strony Jacka Murańskiego. Było ugryzienie ze strony Jacka Murańskiego. Zwrócił na to uwagę. Tak, jestem pewny. Jest ugryzienie. Jest ugryzienie. Zapowiadał się zrobić coś. Zapowiadał się zrobić coś nieprzepisowego. Jacek Murański ugryzł w okrajaczu. Mateusz Murański tylko się śmieje. A Arek Tańcula pokazuje mu środkowy palec. Niebywałe, niebywałe sceny. I tutaj sędzia Jarosz mówi, że jeżeli jeszcze raz nie zrobi Jacek Murański. Dyskwalifikację Jacka Murańskiego zwycięża Arkadiusz!